Szczęść Boże, Robert Knapp, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś doktor inżynier Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Witamy Pana w studiu, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie inżynierze, obywatelski projekt dotyczący um, obrony życia człowieka pilotowany przez Ordo Juris upadł w Sejmie. Co dalej? No ja powiem tak, może to niektórych zaskoczy, ale po pierwsze, byłem przekonany, że w tej formie na pewno upadnie, bo nie miał szans w tej formie zaproponowanej przez Fundację pro Prawo do Życia Pana i i Juryz do, do Przejścia. Natomiast no, stało się to, co się stało. i absolutnie muszę to mocno podkreślić, że to głosowanie, w którym ten projekt przepadł, nie jest żadną katastrofą. Dlaczego? Dlatego, że w sejmie, w komisji petycji leży gotowy nasz projekt, nasz, czyli Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia, złożony pod koniec września, i on też ma zapewnić pełną ochronę życia wszystkim poczętym dzieciom bez żadnego wyjątku, ale oczywiście nie wprowadza karalności kobiet. I... Karalność wprowadza karalność oczywiście innych sprawców zamachu na życie poczętego dziecka, ale nie wprowadza karalności kobiet. Jest utrzymany ten stan, jeśli chodzi o sankcje karne, jaki mamy dzisiaj w obowiązującej ustawie. Przykładowo lekarz, pielęgniarka, ktoś, kto zmusza kobietę do Dokonania zamachu na jej nienarodzone dziecko są karani i słusznie, natomiast sama kobieta nie. Ten nasz projekt dokładnie odpowiada sugestiom czy postulatom Konferencji Episkopatu Polski. I wielu, wielu gremiów obrońców życia, niezwiązanych właśnie tutaj z Fundacją Pro Ordo Juris czy Instytutem Piotra Skargi. Proszę Państwa, ja muszę bardzo mocno powiedzieć, że ta inicjatywa Fundacji Pro Prawo do Życia wyrządziła ogromne szkody. Ogromne szkody wyrządziła nam, ruchom Pro Life wyrządziła także kościołowi i także partii rządzącej czyli pisowi. Dlaczego? No mamy sytuację medialną jaką mamy, nie wszyscy dokładnie śledzą te działania różnych grup obrońców życia. Media nieżyczliwe, mówię delikatnie, obronie życia, naszą inicjatywę obrony życia, pełnej ochrony życia nienarodzonych dzieci. No Prawie konsekwentnie do tej pory przemilczają. Myśmy ten apel sformułowali 22 marca, jeszcze przed wakacjami, zaczęliśmy zbierać podpisy. Proszę Państwa, no, poza właśnie radiem Maryja Telewizją Trwam i nawet nie wszystkimi gazetami katolickimi było milczenie na ten temat, i w związku z tym bardzo łatwa była kontrofensywa sił feministycznych i lewicowych na zapewnienie pełnej ochrony życia. Bo wiadomo było, że w projekcie, tu umownie mówię, Fundacji Pro Prawo do Życia, była wpisana ta nieszczęsna kara do pięciu lat więzienia dla kobiet. Do pięciu lat więzienia. Tu muszę podkreślić no, te wielkie straty i zaraz konkretnie powiem. Kiedy rozmawialiśmy z ważnymi politykami PiSu na temat tego obywatelskiego projektu w styczniu, pierwsza dekada y, stycznia tego roku, od razu czołowi politycy PiSu powiedzieli to nie ma żadnych szans, żeby przeszło przez parlament, ale dodali, że forsowanie takiego projektu przyniesie wielkie straty ruchom prolife, także straty Kościołowi i także partii tej rządzącej dzisiaj. I teraz, proszę Państwa, stało się to, co przewidywaliśmy i tutaj w tym studiu mówiliśmy o tym. Proszę Państwa, od, zaraz dokładnie powiem. Od 2007 roku prowadzone są sondaże, i jedno to samo pytanie powtarza się od 2007 roku do tydzień wcześniej, tego co dzisiaj mówiłem, czyli do października tego roku. A pytanie to brzmi: czy Pana. Pani zdaniem rację mają ludzie, którzy mówią, że zawsze i niezależnie od okoliczności ludzkie życie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. Zawsze bez okoliczności, czyli bez wyjątków. I proszę Państwa, w 70, 2007 roku mieliśmy 71% obywateli opowiedziało się w reprezentacyjnej ankiecie ponad 1000 osób tak lub raczej tak. W 2011 86%. W styczniu się zaczęły prawda, te przygotowania do tego nieszczęsnego projektu z karalnością kobiet. W styczniu to już przeciekło do mediów i w marcu tego roku zrobione takie same badania z tym samym pytaniem: mamy 66%. 20% spadło za dwa miesiące. I to było do przewidzenia. Jeszcze był czas na ratowanie sprawy. Dlatego, że jeszcze formalnie yy, pan Dzierraski ze współpracownikami jeszcze chyba nie uruchomił tej swojej procedury. I prosiliśmy go, nie forsujmy karalności kobiet. Zostawmy to tak, jak jest do tej pory. Nie posłuchali ani głosu konferencji episkopatu, ani nas starszych obrońców życia, doświadczonych lekarzy, psychiatrów, psychologów. Forsowali dalej. Wiemy, kontrofensywa medialna. Tu nikt się nie, nie, nie zaskoczy, TVN-u, wyborczej, prawda? Dała rezultat taki, że w ubiegłym tygodniu badania przeprowadzone mamy 43% poparcia. Czyli straciliśmy w ciągu 10 miesięcy połowę tego, na co pracowaliśmy przez wiele, wiele dziesiątków lat. Dziesiątków lat. Teraz jeszcze całości pewnego smaku przykry, przykro to mówić, ale muszę to powiedzieć. Proszę Państwa, rozpętała się kontrofensywa sił lewicowych i feministycznych, co było do przewidzenia przy tym zapisie: 5 lat więzienia. Tak jak prawda, pisali propagandziści tamtej strony, za przerwanie ciąży z gwałtu 5 lat więzienia. No, wiadomo, że tam była. Było to zastrzeżenie w tym projekcie, że sąd może zmniejszyć tą karę albo odstąpić od niej, ale wiadomo było, że tak dziennikarze drugiej strony powiedzą. W ostatnim momencie prac, znaczy dyskusji w Sejmie była, był postulat rezygnacji z No i teraz, tego, no tak? i teraz Państwa, o to chodzi. Dlaczego tego nie zrobiono 10 miesięcy temu? Tylko jak zobaczono co się dzieje na ulicach całej Polski, co się dzieje w mediach, to wtedy, w ostatniej chwili, tuż przed głosowaniem, wbrew regulaminowi Sejmu, prawda, próbowano wycofać się z tej karalności kobiet. To jest kompromitacja ich, kompromitacja także prawnicza, ale stało się to, co stało. Tego się nie da tak łatwo odbudować, bo psuć to się szybko psuje. Teraz odbudować społeczne zaufanie do ruchów prolej będzie sprawą niełatwą. I tu ja jasno muszę powiedzieć, bo Dostaje też może w tej chwili mniej telefonów, ale a, no, ten podział jest bolesny, może się, byście się do, chcieli dogadać. Ja mówię, ja bardzo się chciałem dogadać, nie tylko ja, cała Federacja. I prowadziliśmy wiele rozmów, bardzo intensywnie trzy miesiące. Także nie zdradzę tutaj, ale były prowadzone takie konsultacje, rozmowy z wybitnymi hierarchami Kościoła katolickiego. Wszyscy mówili, Likwidujmy wyjątki, ale nie wprowadzajmy kar więzienia dla kobiet. I to mówili, prawda, w spokojnych, rzeczowych warunkach. No, niestety ta grupa nie posłuchała i teraz ja nie wiem, czy to była niewiedza, czy jakiś upór, no bo w tej chwili ja pamiętam, co mówiłem w styczniu, pamiętam na takim spotkaniu: ja mówię, proszę Państwa, poleci nam poparcie społeczne. Bo wiadomo było, nie że tak bardzo. I teraz politycy, no myślę, że powinni zawsze etycznie działać, prawda? Ochrona życia to jest waga no, wielkiej etycznej yy, sprawy, prawda? no ale jak popatrzą na słupki, może jeszcze one nie znają wszyscy, 43%, to nam powiedzą, przepraszam za nieeleganckie, Wyrażenie z Krakowa też. Miałeś Hamie złoty róg, został ci się ino sznur. No dobrze, pani inżynierze, ale jakby na to nie spojrzeć, mija rok rządów Prawa i Sprawiedliwości, sprawa życia jest dalej nieuregulowana. Co dalej z tą petycją? Bo rozumiem, że jest projekt, jest petycja, ale to no, tak. musieli podjąć posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Tak, jest. i tak dosłownie w do ostatnich to. dniach też rozmawiałem, to były nieoficjalne rozmowy, że do tej petycji, petycji gotowego projektu, bo to jest gotowy projekt, tak. prawda? no na pewno wrócą. Problem kiedy, bo tu nie padła żadna data, prawda? Natomiast tutaj sporo nadziei wiąże z tym oświadczeniem pani premier Baty Szydło. Na dwie, dwa te elementy bym mocno zwrócił uwagę. Po pierwsze, że od 1 stycznia mają wzrosnąć zasiłki pomoc dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. To jest bardzo ważne i myślę, że pis tej obietnicy dotrzyma to byłby krok w dobrym kierunku drugie to jest to co mówię szwankowało absolutnie do tej pory mianowicie akcja informacyjna nazwijmy to informacyjna edukacyjna no, nie chcę tu krytykować rządzącego pisu ale wiadomo było że na jesieni będzie ostre zmaganie to było wiadomo od, od, nie wiem, od lutego, od marca, że to się wszystko przesunie w czasie na powakacje. I teraz już mając spory wpływ na media publiczne. Absolutnie trzeba było więcej zrobić w sensie informacji i edukacji. No, Czyli znaczy nie zrobiono nic? No, Ja nie chcę mówić, że nic, bo na pewno choćby wypowiedzi polityków, ważnych polityków, że jestem za życiem, że, że choćby przeciwko tym względom eugenicznym, to jest jakiś pozytyw. Natomiast ja powiem tu bardzo mocno, bo rozmawiałem w wąskim gronie z wieloma politykami PiSu i po pierwsze, Muszą sobie oni zdać sprawę, ale także my, obrońcy życia i Kościół szeroko pojęty, że ten temat nie zniknie do najbliższych wyborów. Daj Boże, wyborów w terminie ustawowym do końca kadencji. Nie zniknie, on zniknie pół roku po następnych wyborach. I teraz PIS ma jedyną szansę ucieczki do przodu. Bo ani środowisko pana Dzierżawskiego, ani środowiska feministyczne nie zrezygnują z tej ostrej formy walki. I tu musi być wielka akcja właśnie informacyjna, edukacyjna, także z naszej strony mobilizacja obrońców życia, ale także może jakby to powiedzieć zwykłych ludzi Kościoła, którzy generalnie popierają ochronę życia, ale no nie są jakimiś działaczami pro-life. My musimy sobie uzmysłowić jedną rzecz, to pisała prasa prawicowa. Myślę, że to większość naszych telewizji wie, że potężne siły na Zachodzie, ja nie chcę wymieniać nazwiska tego miliardera, wzięły Polskę na celownik. Wzięły jeszcze zachęcone no, naszą klęską, a ich sukcesem w Irlandii. Bo kto by przypuszczał jeszcze rok temu, że katolicka Irlandia w referendum poprze Homo Związki. Tam było ogromne zaangażowanie obcego kapitału, różnych tam fundacji, i tak dalej, nie znamy szczegółów. I in, Irlandia katolicka poparła homo związki z referendum, i te siły jasno powiedziały, że bierzemy na celownik dwa ostatnie kraje katolickie w Europie, Irlandię i Polskę, i m, nikogo nie powinno dziwić, to ogromne wzmocnienie feministek i sił lewicowych. To nie jest tak z powietrza, że one się przestraczyły tych pięciu lat więzienia. Na pewno to miało istotny wpływ, ale nie tylko. Tu podejrzewam, że jest to jakieś też wsparcie Zachodu. Nie od dzisiaj zresztą realizowane, ale teraz zmożone. I teraz co my możemy zrobić? Możemy bardzo dużo zrobić, to musimy robić. Tutaj przytoczę taki dosyć mocny tytuł jednej z gazet prawicowych, bardzo mi się spodobał. Na pierwszej stronie napisali tak jeśli jesteś za życiem, bierz się do roboty. Bierz się do roboty. Proszę Państwa, oczywiście zawsze mówiłem, że pierwszym zadaniem w obronie życia jest modlitwa. I ja absolutnie dalej to podtrzymuję. Ale modlitwa ma nas przygotowywać do konkretnych działań. Chyba, że jest czcigodna siostra w zakonie kontemplacyjnych, albo prawda zakonnik. W Krakowie, tam wiemy, na Bielanach. Musimy konkretnie działać i możemy dużo, tylko trzeba chcieć, trzeba chcieć, a nie czekać aż garska obrońców życia. Podzielonych, Bo ja nie widzę żadnych szans na um, połączenie się teraz, pogodzenie się y, tej powiedzmy umownie Polskiej Federacji Rubrą Życia z Panem Jerzaskim, bo on tyle y, zła i Szkód wyrządził. Poza tym, no co to znaczy pogodzenie, jeżeli ja w pełni akceptuję ep, y, decyzję episkopatu polskiej rację w tym komunikacie z kwietnia. No to co ja mogę zrobić? Ja mogę się modlić, żeby oni też przyjęli to. No przyjęli w ostatniej chwili, a co zostało złego zrobione, to zostało. Panie inżynierze, no ale wracając do tego brania się do roboty, mówi pan: „Ucieczka do przodu Prawa i Sprawiedliwości. Dla mnie, „Ucieczka do przodu Prawa i Sprawiedliwości to nie tylko akcja informacyjna i nie tylko kwestia obietnic dotyczących pomocy dla, dla dzieci niepełnosprawnych. Ale przede wszystkim to jest podjęcie nowego projektu ustawy w obronie życia. Ale teraz bo, bo musimy... ma wrażenie, że trochę zostały ja pod górę. ja bym tutaj tak widział tą sprawę. Oczywiście mamy świadomość, że każdego dnia ginie, czy troje, czworo dzieci, choćby na, na właśnie w oparciu o te luki, te wyjątki w ustawie. Natomiast jeżeli my mamy taką sytuację, jaką mamy, emocje no, rozbuchane do nie, niebywałych rozmiarów, społeczeństwo dezorientowane, to my musimy tak, uważam, to jest sprawa tygodni, nie miesięcy nawet, ale tygodnia, może kilku miesięcy, próbować uspokoić te nastroje i co nie będzie łatwe, bo druga strona złapała wiatr żagle. Tak jak mówiliśmy wcześniej, wydaje się, że Trybunał Konstytucyjny się kończy, zdaje się, z emeryturą pana Rzeplińskiego. On niewielu Polaków tak naprawdę interesował. Interesował bardziej środowiska prawnicze i polityków. Natomiast temat obrony życia tak emocjonalnie podany prawda, i podgrzany, on będzie interesuje, będzie interesował Polaków długo. I teraz my musimy przekazać bardzo dużo wiedzy spokojnie żeby pokazać, jak te środowiska się kompromitują, kompromitują. Bo ja przepraszam, jeżeli ja czytam na plakatach, transparentach tych czarnych marszów, moje ciało, moja sprawa, no to to jest kompromitacja kompletna, bo nienarodzone dziecko nigdy nie jest częścią organizmu matki. Ono od samego początku jest inną istotą. I to nie, nie trzeba studiować genetyki i DNA, że to jest inny, inny, inny byt ludzki, ale wystarczy tylko sobie przypomnieć, jak to niekiedy się rozmawiało w rodzinach, że matka i, i dziecko mają inną grupę krwi, albo tak jak jedna uczennica z Wrocławia znakomicie mi podpowiedziała i to stosuje. Nie trzeba niczego studiować, wystarczy zaglądnąć do pierwszego gabinetu USG i zobaczyć. Że normalna kobieta w ciąży, co? Normalna kobieta w ciąży ma dwie głowy, cztery ręce i cztery nogi. Prawda? I takie, takie idiotyczne hasła podaje się na transparentach, a media lewicowe i sprzyjające je bezkrytycznie podają. Panie inżynierze, no mamy petycję, mamy projekt ustawy federacji, tak? tak. Kiedy należy spodziewać się podjęcia przez prawo i sprawy? Ja myślę, tego że to jest sprawa. No, na pewno myślę, że w tym roku. Na pewno w tym roku. Natomiast ja bym jeszcze raz podkreślił, proszę Państwa, to nie jest sprawa tylko polityków. Obroną życia ma się zajmować każdy oczywiście w zależności od możliwości, co mogą zrobić lekarze, co mogą zrobić nauczyciele. Każdy z nas, ja tu mówiłem, ja mam 100 gotowych wystaw, niekrwawych, 100 pozytywnych wystaw o rozwoju dziecka w rulonach. To są plakaty piękne zrobione, ukazujące no, wspaniałość rozwoju każdego z nas od poczęcia do narodzin. Arkusze 90 na 60 cm. No i teraz albo mamy trochę pieniędzy, kupujemy antyramy, albo nie mamy pieniędzy, no to kupujemy y, tylko płyty steropianowe i robimy w kościele wystawę ProLiVe. Do tego ja mówiłem nieraz. Proszę bardzo, u mnie na stronie internetowej jest chyba 20 filmów pro live. Wszystkim katolickim organizacjom, parafiom daję za darmo prawo jako opowiadanie wyświetlania. Ale my zrobimy wystawę i przegląd filmów pro-life. Ściągniemy na pewno gdzieś w okolicy jakoś lekarza czy działacza, który kompetentnie ukaże bezsensowność tych haseł. No, proszę Państwa, prawo wyboru. No przecież tak interpretowane przez środowiska, ci, ja że to jest katastrofa etyczna, intelektualna. Cywilizacyjna. Bo, nie, bo ja muszę powiedzieć no, to jeszcze raz tutaj, proszę Państwa, ja mając spotkania z młodzieżą, nawet w gimnazjum ulicą, zaczynam od tego. Prawo wyboru, ja mam prawo wyboru i ty masz prawo, wyboru, ale wszyscy mamy to prawo wyboru ograniczone czym? Prawem drugiego człowieka. I moje prawo wyboru kończy się zawsze tam, mhm. gdzie zaczyna się prawo drugiego człowieka. I kobieta nie ma prawa wyboru, zabijania swoich narodzonych czy nienarodzonych dzieci. Panie inżynierze, dziękuję za udział w programie. Doktor inżynier Antoni Ziemba, prezes Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Państwu dziękujemy za uwagę. Program Polski Punkt Widzenia. Z Panem Bogiem.